Cześć, nazywam się Jan Wasilewski. Witaj w kolejnym odcinku Psychologia Podcast. Tutaj rozmawiam o psychologii z naukowcami i praktykami. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o sposobach na życie, które działają tylko dlatego, że wymagają ogromnego wysiłku. O tym, czy to możliwe, żeby relacje międzyludzkie nas syciły w 100%, oraz powiemy troszkę o prywatnym życiu psychoterapeuty. Proszę Cię, poświęć sekundę na zaobserwowanie tego podcastu i ocenienie go. To mi pomoże dotrzeć do większego grona osób. I zaczynamy audycję. Wiesz, w psychologii kryzysu my na to patrzymy w ten sposób, że każdy kryzys to jest jednocześnie taki moment, który, wiesz, kwestionuje to, co dotychczas. To po prostu nie działa, bo gdyby działało, to by nie było tego kryzysu. I skoro ten kryzys to kwestionuje, to my stajemy na rozdrożu. Albo możemy brnąć w to dalej i wtedy się w tym lepszym wypadku utrwala, a w tym gorszym pogłębia nasza patologia. Albo musimy powiedzieć sobie, okej, to nie działa, to co dalej? I w tym momencie kryzys to jest taka, wiesz, to jest zalążek zmian i rozwoju. No trochę jak z tą frustracją. Nie? No dokładnie tak, dokładnie tak. Zanotowałem sobie taką rzecz, o której mówisz i która mnie bardzo jakoś interesuje, czyli wychodzenie z kryzysu na kredyt, nie? Żeby się też nie... Bo mi się wydaje, że mi się w życiu zdarzało wychodzić z kryzysu tak, że potem tylko jeszcze gorzej było. Mnie też. To nie chodzi o to, żeby się nie zdarzało, tylko chodzi o to, żeby złapać i nie powtarzać. No, bo to są różne że takie metody, tak jak ty mówisz o tej krainie owsików, w której się można rozgościć, nie? I niby... O co chodzi z tą krainą owsików? Chodzi o to, że niektóre osoby, właśnie tak jak wcześniej, a propos tych narcystycznych osób, które trafiają do terapii, niektóre osoby mają taki pomysł na siebie, że mają jakiś sposób na życie, który im działa. Ale działa dlatego, że one wkładają bardzo dużo wysiłku. I póki te osoby jest stać na to, żeby one ponosiły takie koszty, to działa. A kiedy się dzieje coś takiego, że już nie są w stanie ponosić tych kosztów, to się sypie. I często te osoby przychodzą i mówią, okej, pomóż mi dalej ponosić te koszty. I to jest właśnie to, co ja tak nazwałem krainą owsików, a co tak po ludzku nazywa się po prostu byciem w dupie. Ja widzę, że to jest osoba, która jest w życiowej dupie i teraz to, co ona próbuje zrobić, to ona próbuje nie wydobyć się w tej dupie, tylko jeszcze się w tej dupie rozgościć. Daj mi więcej narzędzi, żebym ja się w tej dupie ładniej umeblował. Wiesz, jeśli ja działam ponad siły i zaczyna mi tych sił brakować, to wszystko jest na swoim miejscu. To nie znaczy, że ja nie ogarniam, to znaczy, że ja wcześniej nie ogarniałem. A teraz jest ten moment spłaty zadłużenia. Jeśli ktoś taki przychodzi i mówi, pomóż mi wrócić do tego starego, to trochę tak jakby osoba przyszła i powiedziała, słuchaj, mam małą zdolność kredytową, bo jestem zbyt zadłużony, pożycz dychę do pierwszego. No jak pożyczę, to ta osoba od razu, wiesz, poczuje poprawę komfortu życia, ale zadłużenie wzrośnie. I to jest ten moment właśnie, tak jak ci powiedziałem, słuchaj, nie, ja w to nie wchodzę. Ja ci zrobię lepiej na krótko, długofalowo ja cię jeszcze bardziej, ja ci jeszcze dłużej, wiesz, pomogę wytrzymać. Ten mój przykład ze szpitalem to jest dokładnie o tym samym. Zobacz, jak ja się zacząłem za bardzo frustrować, to znaczy, że ta praca zaczęła generować wyższe koszty niż korzyści. I w tym momencie ja sobie redukowałem to emocjonalne zadłużenie w ten sposób, że się wyżygałem do mojej Agi, czyli po prostu, wiesz, brałem od niej ulgę na kredyt. I ona mi tą ulgę dawała, aż w którymś momencie powiedziała, stary, masz już kurwa taki debet, że dość. Czyli zobacz, to jest właściwie to samo, co już mówiłem wcześniej, tylko innymi słowami. To jest to wychodzenie z kryzysu na kredyt. Masz jeszcze jakiś przykład, jak może wyglądać to rozgaszczanie się w tej krainie owsików? Poza tym szpitalem, w sensie w jaki sposób ludzie to robią? Jest jakiś taki typowy sposób, kiedy nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego? Jest mi źle w pracy, mam ciężki dzień, wracam do domu sfrustrowany i myślę sobie, ale się narobiłem, zasługuję na nagrodę. Teraz jest czas dla mnie. Będę robić to, na co mam ochotę. Mam ochotę na pilota i lampkę wina. I wiesz, mam pilota, odmurzę się, bo coś przyciągnie mój wzrok. Mam lampkę wina, zejdzie mi to ciśnienie, bo tak działa alkohol, przynajmniej na początku drogi do uzależnienia. A potem, wiesz, zapamiętam dwie rzeczy. To, jak mi było ciężko w ciągu dnia, jak mi było przyjemnie wieczorem. I po iluś takich powtórzeniach, jak mi będzie ciężko w ciągu dnia, to ja sobie zacznę myśleć o tym, jak mi będzie przyjemnie, jak ja się tego wina wieczorem napiję.
Jestem w dupie, bo jest mi źle w ciągu dnia i to, co ja próbuję zrobić, to sobie walnąć, wiesz, zajebisty telewizor w tej dupie z komfortowym miejscem na pilota, na siedzenie i na kieliszek. Standard po prostu. To jest ta droga do uzależnień. Jak jest mi źle w tej pracy, to lepiej, żebym zmienił tą pracę albo żebym jakoś, nie wiem, zaczął tam stawiać granice, a nie żebym sobie redukował napięcie po pracy. No, faktycznie standard. Często o czymś takim gdzieś tam słyszę bardzo. Zresztą chyba też troszkę tak akurat nie z alkoholem, ale tak. Albo inne też często, wiesz, na podobnej zasadzie ludzie często wchodzą w jakieś romanse, jakieś relacje, wiesz, poza tym związkiem, czasem małżeńskim, czasem niemałżeńskim, ale tym głównym. Nie wiem, jestem sparowany, jestem z jakąś osobą, ta relacja w jakiejś mierze jest czymś, co mnie syci, ale w jakiejś innej nie. Chcę dalej mieć to, co mnie syci. Nie próbuję tutaj zmienić to, gdzie mnie nie syci, tylko próbuję się, wiesz, dokarmić poza domem. I tutaj mam moją główną relację, tutaj mam jakieś romanse. Tu się nasycę, tu mi jest lżej. A czy to jest Póki się nie wyda. No. Czy to jest możliwe, żeby relacja syciła w 100% jakaś? Myślę, ale chyba nie. No właśnie, bo w takim razie no pewnie zda się gdzieś tam, jeżeli nie syci w 100%, sprawić, żeby i syci, nie wiem, w 70%, sprawić, żeby syciła w 85%. No ale zawsze to już jest dużo lepiej. To już no właśnie, dużo ale lepiej, zawsze zostanie te 15%, kiedy gdzieś tam no nie ma jakiejś nigdy idealnej komunii dusz między nikim, nie? No wiesz co, to nawet nie o to chodzi, że idealna komunia dusz, tylko tak sobie myślę, że my z moją Agą sobie wypracowaliśmy przez lata naprawdę fajny związek. Ale ja i tak na przykład potrzebuję się trochę, wiesz, pospełniać i sobie pobyć z ludźmi, dlatego na przykład tak lubię prowadzić warsztaty. Bo to jest, wiesz, ja się sycę takim rodzajem kontaktu, którego nie będę miał z moją Agą, bo raz, że to jest jedna osoba versus grupa, a dwa, że ona nie jest w mojej branży i my sobie nie pogadamy o takich klimatach zawodowych, jakie mam na warsztatach. No tak, no to mi się w ogóle wydaje bardzo zdrowe, nie? Że zadbaliście razem o związek, no i ty dbasz o siebie, nie? Podejrzewam, że twoja Aga, jak o niej mówisz, też gdzieś tam ma jakieś swoje życie, nie? W ogóle swoją drogą, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że bardzo często o niej mówisz i w swoim podcaście, i w tej rozmowie, i w naszej poprzedniej. Ja już mam takie wyobrażenie, że ona jest w takim kostiumie superbohatera, bo brzmi jak bardzo fajna osoba. Wiesz co? Teraz się wzruszyłem. Daj mi chwilę. No bo dla mnie ona taka jest, wiesz? Ja się w dzieciństwie nie nauczyłem mówić o emocjach. Ja się tego nauczyłem i to jest taka moja kompetencja zawodowa z dorosłego życia. I wiesz, w domu mi się jest łatwiej do niej o coś sfrustrować i przyczepić, niż jej powiedzieć, wiesz, o tych wszystkich dobrych rzeczach, które sobie od niej biorę. Ale one są i wiesz, to od dawna praktycznie od samego początku oboje chyba mamy takie poczucie, wiesz, mamy dużo takich momentów, kiedy ja realnie czuję, że ja coś od niej biorę, że to, co ona ma, jest dla mnie wartościowe i w drugą stronę. To są różne momenty, jak my, wiesz, coś sobie planujemy, ustalamy, nie wiem, ona się potrzebuje poradzić i ja mogę taki jakiś swój kawałek kompetencji jej dać i dla mnie to jest standard, dla niej wow i to samo mam od niej w drugą stronę. I wiesz, nawet jeśli o tym nie mówię, to się wydarza i mam wrażenie, że faktycznie takie, że ja w podcaście dużo o niej gadam, dużo się do niej odnoszę. A ona tego słucha i mam wrażenie, że ostatnio też jak jest między nami tak bliżej i cieplej, to nie dlatego, że ja coś takiego jej mówię, jak jesteśmy we dwoje, tylko że ona może usłyszeć, jak ja ją przeżywam tak naprawdę, kiedy po prostu jej nie ma przede mną. Ja wiesz, ja to często widzę, to też jest coś takiego, co... To raczej nie jest moja zdrowa kompetencja, ale widzę na przykład, nie wiem, jak się o coś pokłócimy, ja wychodzę taki wkurwiony i tak idę i sobie myślę i hoduję w sobie to poczucie krzywdy, a że do pracy mam, wiesz, najpierw trochę na pieszo, potem metrem, potem tramwajem, to zanim dojadę do gabinetu, to już mi to napięcie zejdzie. Potem siedzę, rozmawiam, przeżywam z ludźmi. Z jednej strony przeżywam to, o czym rozmawiamy, a z drugiej strony sobie myślę, że kurczę, na tle tego, co ci ludzie mi mówią, to ja mam naprawdę fajnie, mam naprawdę fajną sytuację, mam naprawdę fajną dziewczynę, fajną żonę.
mi się pojawia dużo ciepłych uczuć. Mhm. Po czym, wiesz, robię tą samą drogę co do pracy, tylko w drugą stronę, nie wiem, na pieszo, tramwaj, metro, na pieszo, dom. I jakoś tak po drodze to już się stykam z tym, że dalej te ciepłe uczucia są, ale im bliżej domu, tym jakoś tak, wiesz, czuję, że trudniej je wyrazić. I to jest taki paradoks, bo łatwiej mi te wszystkie ciepłe uczucia wyrazić do syna niż do Agi, ale wiesz, ich jest po tyle samo i do jednego, i do drugiego. I to jest taki moment, kiedy ta historia rezonuje. Ta twoja życiowa, tak? No. Wiesz, no bo u mnie w domu się o emocjach nie gadało, a jeśli się gadało, to głównie po to, żeby kogoś przytłoczyć swoim lękiem. Więc ja się nauczyłem, że wiesz, jak ty masz lęk dla mnie do zaoferowania, to ja mam ci dużo w odpowiedzi, ale tak, żeby dzielić jakieś przyjemne emocje, to lepiej nie. Dzieje się coś fajnego, to lepiej, żeby się nikt nie dowiedział, bo jak się dowie, to zaraz cię przytłoczy lękiem, więc lepiej jak coś fajnego, to się realizuj gdzie indziej. Niech nikt cię nie dowie. No i wiesz, i to jest taki fragment mojej historii, który właśnie w gabinecie mi nie przeszkadza, bo w gabinecie mam do tego narzędzia z dorosłego życia, a w tej naszej relacji no to się pojawia. Czyli nawet psychoterapeuta miewa problem z wyrażeniem emocji. W określonych kontekstach. No to fajnie, że przynajmniej masz taką okazję pośrednią. No. Też myślę, że bardzo ważne jest tak, jak słucham... Powiedz mi, czy dobrze, dobrą mam intuicję, że dla ciebie też jest ważne i dające jakieś poczucie bezpieczeństwa, bo często o tym mówisz, jak ci twoja żona stawiała granice w różnych momentach, nie? Tak. Dbając o siebie, ale też o was i o ciebie w ten sposób, nie? Miała odwagę, żeby to robić. Wiesz, ja tych granic i takiej ramy bardzo potrzebuję i ja mam ADHD. Dla mnie, wiesz, ramy, granice, rutyny to nie jest coś, co ja robię intuicyjnie. Tu jest ten mój kawałek, gdzie ja tego nie potrafię. Ja potrzebuję sobie trochę tak jak ten twój znajomy. Usiąść, rozpisać, zrobić mapę, powkładać rzeczy w przegródki. Mam mnóstwo aplikacji do wszystkiego. I póki do tych aplikacji zaglądam, to się wydarza. Natomiast w tym naszym życiu prywatnym, domowym, no to Aga to potrafi zrobić, a wiesz, a ja już się nauczyłem tych dwóch faz w sobie. Że faza pierwsza, kiedy ona mi to komunikuje, to mi gul skacze, a faza druga to jest to, co się wydarza w jakimś dłuższym horyzoncie czasowym, kiedy ja widzę, że to ma sens. Jak my byliśmy na początku naszej relacji, to miałem tylko tą fazę pierwszą, więc żarliśmy różne rzeczy, natomiast ileś razy, wiesz, dla świętego spokoju trochę w taki bierno-agresywny sposób odpuszczałem, powiedziałem, dobra, to niech będzie tak, jak ty chcesz, a sobie myślałem, to się wypierdoli i będziesz miała ze swoje. A potem się okazywało, że ma rację. I po iluś takich powtórzeniach już wiedziałem, że oprócz tej pierwszej fazy jest też ta druga, więc się nauczyłem po prostu zaufania do niej. Mm-hmm. I teraz wiesz, jak ona ma ochotę to wziąć, to jej to z chęcią oddam. Przemek wiem, jej to z chęcią odda, ale ten Przemek czuje po staremu się. Jakoś, wiesz, zaburzy na to, poburczy sobie, pójdzie pobiegać i powie, okej, masz rację. No myślę, że to też jest taka fajna kompetencja, że wiesz, że tak masz, że możesz gdzieś tam zareagować za mocno, to pójdziesz pobiegać, nie? Ale to jest właśnie, wiesz, o tym zdrowe życie, że nie o tym, że nie masz słabych stron, tylko że wiesz, że je masz i wiesz, co z tym zrobić. Tak, czytałem kiedyś biografię Johnny'ego Casha i on tam napisał, że nie krzyczał nigdy na żonę, ale bardzo dużo spacerował. Okej. Więc tak mi się skojarzyło. Ciekawi mnie, czy jak mówisz o tym, że tak u ciebie w domu było z tym takim zarzucaniem lękiem innych. Mm-hmm. Czy ty też masz taką skłonność? Widzisz to w sobie? Ja mam dokładnie na odwrót. O. Ja się wychowałem tak trochę, wiesz, w odbiciu do tego. Ja czasem się wkręcam w coś takiego, że zaczynam sobie budować jakieś takie, wiesz, czarne scenariusze i widzę, że to jest jakoś, nie wiem, złożone, ciężkie, trudne, lepiej tego nie ruszać. To się dzieje w tym moim prywatnym, wewnętrznym wszechświecie, natomiast to, co na zewnątrz, to wiesz, ja potrafię dobrze grać, to ja powiem, no słuchaj, jak tak myślę, sobie analizuję, tak na chłodno, na spokojnie, no to ogólnie pomysł jest dobry, ale się nie zepnie, nie wydarzy, bo to i to. I czasem Aga, czasem moje koleżanki z zespołu mówią na mnie wtedy hamulcowy.
Natomiast wiesz, też przez to, że u mnie to głównie była taka, wiesz, lękowa i dominująca babcia, z którą spędzałem mnóstwo czasu, i taka lękowa i wycofująca się mama, z którą też sporo czasu spędzałem. I wiesz, przy jednej się nauczyłem, że jak pokażę, że mam coś ochotę zrobić, to tam nie zdominuje i zastraszy swoim lękiem. A tą to się jeszcze będzie trzeba zająć, bo sama się przestraszę. Więc się uczyłem, że jak mam coś zrobić, to sam. No i właśnie to wiem, że już o tym wspominałem, ale teraz mówię o tym w innym kontekście, no bo wiesz, ja się uczyłem jednocześnie, że sam muszę na siebie liczyć, ale też jak się coś wydarzało, to dlatego, że się sam o to postarałem. Uczyłem się jednocześnie i tego, żeby wiesz, nie ujawniać, ale też jednocześnie przez to, że te różne rzeczy się wydarzały, to się uczyłem własnej skuteczności. I to mi dało taki mindset, który też moją agę wkurwia, bo ten mój, wiesz, intuicyjny odruch, jak coś trzeba zrobić, no to nie, nic się nie dzieje, a potem sam się, wiesz, no zapierdalam, żeby się wydarzyło. Ale już mnie nauczyła, że w teamie lżej. Że mogę, nie wiem, szafę przenieść sam, ale jak poproszę kogoś o pomoc, to szafa nadal będzie przeniesiona, a ja się mniej upierdolę. A czy to, że się wychowywałeś, właśnie mówisz, że taki wpływ miała babcia i mama, a masz taki zawód, gdzie jest raczej mniej mężczyzn, a dużo kobiet, czy jest tak, że... Bo tak to zarezerwowało ze mną, bo ja na przykład na wakacje jeździłem z mamą, ciocią, siostrą, kuzynką, babcią i jeszcze jedną ciocią. I ja zasadniczo raczej się dogaduję lepiej z kobietami i raczej wykonuję różne zawody w życiu wykonywałem, ale często to były takie kobiece. I zainteresowania takie mam. I na imprezach lepiej mi się gada z kobietami. Czy u ciebie też taki mechanizm gdzieś tam zaistniał? Że tak w tej psychice ludzkiej siedzisz, a nie naprawiasz statków? Nie wiem, co mnie pociągnęło w tym kierunku. Jak zadałeś pytanie o to, no to... W podstawówce nas było mniej więcej porówno, chłopców i dziewczyn. Natomiast jak poszedłem do liceum, to poszedłem trochę za moim kumplem z podstawówki i sobie wybrałem klasę biolchem. Bo raz, że on tak wybrał i fajnie było być z kimś znajomym, bo to zawsze raźniej. A dwa, że ta klasa biolchem to była taka nazwa w skrócie, a ta pełna to była klasa ekologiczna o rozszerzonym programie nauczania biologii, geografii, chemii, języków obcych. I w praktyce to się sprowadzało do tego, że jak inne klasy w liceum mogły raz w roku jechać na tygodniową wycieczkę, to my mogliśmy dwa razy. Zajebiście. Traf chciał, że w tej klasie było 6 chłopców i 25 dziewczyn. Przypadek, nie wiem, nie myślałem, że tak będzie. Potem po tej szkole myślałem, że wiesz, że pójdę na biologię. Nawet zdawałem na biologię. Na szczęście się nie dostałem, chociaż niewiele zabrakło. Jak ja się cieszę, że nie napisałem odwołania, bo bym się dostał. Ale kumpel też jechał na dzień otwarty na psychologię. I tak z ciekawości dla towarzystwa z nim pojechałem i jakoś tak... A chuj, spróbuję. No i tak wiesz, właściwie niejako samoistnie się stało. Na tych studiach jak byłem, to tak wiesz, ten kawałek psychologii, nie wiem, marketingu, reklamy albo psychologii politycznej, jakoś tak nie mój klimat. A jak miałem jakieś zajęcia typu jak działa człowiek, co nam siedzi w głowie, to było po prostu ciekawe. I że mnie zawsze nosiło, zawsze potrzebowałem, żeby coś się działo. Wiesz, jak były wakacje, to mnie korciło, żeby, nie wiem, pójść gdzieś na staż, popatrzeć, jak coś się dzieje. No to siłą rzeczy do tych biznesowych rzeczy mnie nie ciągnęło, do tych politycznych mnie nie ciągnęło. To gdzie ja pójdę na staż? A dowiem się, jak to jest w szpitalu psychiatrycznym dla dzieciaków. I tak, wiesz, nie wiem, czy to był przypadek, czy to była jakaś intuicja, ale tak od jednego do drugiego, do trzeciego, tak to się potoczyło. No gdzieś tam ta twoja intuicja cię, w sensie te przypadki intuicja cię jakoś pchały w bardzo wyraźnym kierunku, no, nie? Psychologia, a nie naprawa statków. Tak. Gdzieś tam nie każdy by poszedł z kolegą na psychologię i akurat zdecydował, że to jednak ciekawe, nie? A z drugiej strony moją żonę poznałem dzięki temu, że wprawdzie nie naprawiałem, ale pomagałem mojemu koledze zbudować statek. A naprawdę? Naprawdę. Ale trafiłem. A, no proszę. Słuchaj, mój kumpel Szymon, wiesz, my się kumplowaliśmy już długo, ale w którymś momencie jakoś przypadkiem on mnie zaprosił na łódkę na Zegrzu, mi się na tej łódce spodobało. Zaraz potem, jak popływaliśmy, to on mnie zaprosił na regaty. Brałem udział w regatach, w zawodach sportowych, a że Szymon sterował, to jakoś nawet wysoko byliśmy, nie wiem, trzecie czy drugie miejsce. No i wiesz, jakoś po roku takiego pływania bodajże Szymon stwierdził, że będzie budował swój jacht, bo pływał na pożyczonym. No i było, wiesz, pospolite ruszenie. Szymon był inwestorem, wykładał kasę na, wiesz, rolki włókna szklanego, na beczki żywicy, jakieś tam, wiesz, kanisterki utrwalacza.
No i budowaliśmy jacht po godzinach. I pamiętam, jak w środę 11 czerwca 2008 ten jacht zwodowaliśmy, a potem 13 czerwca 2008 była jakaś impreza firmowa firmy Szymona nad Zegrzem. No i my tam mieliśmy przyjechać, on tam tym jachtem podpłynął, my tam mieliśmy przyjechać, zabrać jacht, przystawić do portu na drugą stronę jeziora, na regaty następnego dnia, no i zabraliśmy jacht razem z Agą, bo jakoś tak nam się dobrze gadało na tej imprezie. Wiesz, taka to historia. Fajna. Poznaliśmy się na jachcie, zaręczyliśmy na kajaku, a ślub braliśmy na plaży. O, wszyscy z wodą, no proszę bardzo. No fajna historia, nie przez jakieś głupie randkowanie, tylko po prostu przy takim... No wiesz, to były czasy bardziej takiego organicznego i analogowego poznawania się. Fajnie. No. Fajnie. Słuchaj, chciałbym takim może tematem zamknąć, bo teraz mówiliśmy o twojej miłości, wdzięczności do Agi i... No, wzruszyłeś się też. Ale chciałbym trochę przejść na temat bardziej taki ogólny. Kwestie schematów a zakochania, nie? Że czasami jedno z drugim może być mylone, prawda? Oj, bardzo, bardzo. Wiesz, no dobra, jak alchemia schematów między nami zadziałała, to już sobie zostawię. To będzie nasze prywatne interne. Jak będzie chciała, to może sama kiedyś o tym powie. Ale jest coś takiego, że wiesz, że jak te nasze schematy powstają, to tam masz w pakiecie ten silny, taki emocjonalny element. To jest to, co w tym moim przykładzie z ptakiem. Jak jakaś osoba ci odpala właśnie schemat i tam są takie silne, emocjonalne elementy, które cię przyciągają, to ty wiesz, czujesz, że cię przyciąga coś do tej osoby, ale nie wiesz, co to jest, bo schemat się odpala poza świadomością. I czujesz po prostu, wiesz, przyciąganie, myślisz sobie, okej, co mnie tak ciągnie, chyba się zakochałem. I wiesz, masz ochotę tę osobę poznać bliżej, pobyć z nią, wejść w relację i jeśli to się dzieje po obu stronach, to to jest właśnie ta chemia schematów, która powoduje, że wiesz, ta osoba odpala jakieś twoje wrażliwe wzorce, ty odpalasz jakieś jej wrażliwe wzorce i macie wszystko, co trzeba, żeby się związać i żeby odtworzyć to, co w tym schemacie jest. Bardzo brzmi to niebezpiecznie, że bo łatwo jest, wpaść jest, w taką pułapkę, no, nie? No. Wiesz, no, druga strona monety jest taka, że jeśli masz zdrowe wzorce, no to przyciągnięcie osoby, która ma komplementarne zdrowe i wtedy, wiesz, masz radar na te zdrowe osoby, jeśli sam tak masz w środku. A jeśli nie masz, no to wiesz, jak trafisz na kogoś, kto ci tej chemii nie uruchamia, to się nie zainteresujesz. Jak trafisz na kogoś, kto ci tą chemię uruchamia mocno, to powtórzysz wzorzec. Więc najlepiej szukać po środku. To mnie kręci, ale jeszcze mam kontakt z bazą. Tak, mój przyjaciel jest po psychoterapii i ma dziewczynę i mówi, że on przed psychoterapią by się w życiu nie zainteresował taką dziewczyną. Okay. Że byłaby dla niego właśnie zbyt nudna. Aha. A teraz jest super szczęśliwy. I myślę, że to jest chyba to, co mówisz, nie? Że gdzieś tam zdrowsze by się pojawiły te wzorce w głowie chyba. Do mnie kiedyś trafiła na terapię dziewczyna, która, wiesz, trafiała na ten sam typ facetów, którzy jej po prostu odtwarzali takie jej doświadczenie deprywacji emocjonalnej, że ona, wiesz, się angażowała, ale jednocześnie czuła się nieważna. I trafiła na faceta, który, wiesz, który jej tą chemię odpalał, ale jednocześnie ja wiedziałem od niej, że on jest w terapii. Tak jak ona mi opowiadała o tym, wiesz, co on jej mówi, jak on jej mówi, to ja miałem wrażenie, że ta terapia jest sensowna. A jednocześnie, wiesz, widziałem, co się w niej odpala i no i co? I starałem się jej to nazywać, powiedzieć, że zobacz, to jest właśnie ta chemia, ale słuchaj, dobra wiadomość jest taka, że ty masz mnie, on ma swojego pana. Oni tak mówili, idę do swojego pana. On ma swojego pana, ty masz mnie. Chodź to spróbujemy posklejać. I było ileś takich momentów, kiedy wiesz, ona się frustrowała, je miała dość i mówiła, ja jej mówiłem, wytrzymaj, zobacz, to jest ta stara historia, nie uciekaj, nie trzaskaj drzwiami, wróć tam i go opierdol, ale wróć, niech to się wydarza. I ona, wiesz, tak bazując przede wszystkim na tym zaufaniu, które miała do mnie, robiła, wracała, kłóciła się z nim, docierali się, wchodzili, wiesz, na kolejne levele. Pewnie on w swojej terapii miał dużo podobnych rozkmin i to tak trwało. I teraz im się dziecko urodziło. No. I działa.
Czyli tam było jakiś więcej komponent, czegoś więcej niż tych niezdrowych schematów. Tam była ta chemia silna, ale tam też był, wiesz, i w nim, i w niej taki zdrowy kawałek, który ich przyciągał i chciał budować, a nie tylko odtwarzać. Plus, wiesz, on miał swojego terapeuta, ona miała swojego i tak, wiesz, w czwórkę ogarnęliśmy. I żeby też nie było, że ja sobie jakoś dużej odpowiedzialności tutaj próbuję przypisać, no bo wiesz, ja jej coś tam powiedziałem, ale to ona tam poszła i zrobiła. No tak, tak, to zawsze. Ja ją przewentylowałem, ale to ona się potem tam naprzeżywała. Czyli jak chcesz poderwać dziewczynę, to dowiadujesz się, jakim okropnym tatą był jej tata i grasz go i ona wtedy już jest od ciebie uzależniona. Nosi to znamiona sensu. A jak jeszcze do tego zrobisz masaż stóp, to masz wszystko, co trzeba. Słuchajcie, tym strasznym morałem. Znaczy jej, morałem, nie sobie. Tym strasznym morałem. Nie, jak coś, to ten morał nie był, na serio. Dziękuję ci bardzo. To był Przemek Mućko. Dzięki. Psychoterapeuta z podcastu Ludzie Tak Mają, który jest dostępny na Spotify i na innych platformach, tak, na pewno też. Tak, tak. Bardzo polecam. To jest jeden z najlepszych podcastów w Polsce, moim zdaniem, więc Dziękuję bardzo. Warto. Na dzisiaj to tyle. Już wkrótce pojawi się tu nowy odcinek, w którym razem z moim gościem będę zgłębiał kolejne zagadki psychologii. A tymczasem proszę cię o zaobserwowanie i ocenienie tego podcastu. Do usłyszenia.